Siema. jak wiecie w internecie możecie być kim chcecie, możecie grać i udawać osobę jaką tylko chcecie, nie zawsze musi to się pokrywać z rzeczywistością, a wasza widownia i tak to może łyknąć, ponieważ zna was tylko i wyłącznie z tej formy przekazu. Moja odpowiedź oczywiście jest nawiązaniem do filmu Iwana Sroki o Patryku2703, który bardzo ładnie go wyjaśnił i opowiedział o całej hipokryzji i obłudzie właśnie tej osoby. W internecie można naprawdę pokazywać się jako specjalista od treningu, żywienia, od moralności, natomiast to naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Sam się o tym przekonałem, ponieważ swego czasu nagrywałem filmy wyjaśniające Patryka 2703, ponieważ uznawałem, że oszukiwał swoich widzów, jeżeli chodzi o trening, o wypowiadanie się w kontekście zdrowia czy fizjoterapii. I oczywiście odbiło się to takim echem, że zostałem atakowany przez różne fake konta, jak się się okazało przypisane właśnie do Patrycia, Byłem obrażany również w internecie i wiele, wiele innych rzeczy też się działo. Mi z takich rzeczy było skasowanie przez niego jego własnych filmów lub ich zablokowanie. Filmów, do których się odnosiłem i je wyjaśniłem były też pisane do mnie wiadomości prywatne od niego osobiście. Później, oczywiście, się wypierał, że nie wie, kim jestem i mnie nie zna. Oczywiście, jestem zablokowany wszędzie, gdzie się da. Ale moi znajomi zostali też zablokowani za zwykłe pytania odnośnie jego wykształcenia, odnośnie treningu, od, odnośnie tego, jak trenuje z podopiecznymi i też dostali bana. Także dla mnie osoba nie jest wiarygodna, jest wręcz szkodliwa, ponieważ prowadza wiele osób w błąd, a swój kontent buduje tak naprawdę na hejcie i na zaczepianiu, ośmieszaniu innych. Oj, Patryś, Patryś, wpadłeś i to bardzo mocno. Bardzo się cieszę, że tego typu film się pojawił, że wyjaśnił bardzo wiele kwestii związanych właśnie z tą osobą, i mam nadzieję, że ludzie w końcu przejrzą na oczy i zobaczą, kim naprawdę jest nasz bohater.